Polityka prorodzinna musi być szeroka, musi być realna i musi być skuteczna. Bez względu na to, gdzie mieszkamy, jakie mamy wykształcenie, jaki wykonujemy zawód, kiedy w naszym życiu pojawi się największe szczęście, zaczynamy właśnie przez pryzmat dziecka i rodziny oceniać państwo. Bezpośrednie wsparcie finansowe będą otrzymywały instytucje publiczne, takie na przykład jak uniwersytety, zachowanie 100% świadczenia macierzyńskiego i rodzicielskiego u swojego pracodawcy przy pełnym wymiarze czasu pracy. Prawdziwy i realny rozwój państwa nie mierzy się tylko liczbami, wskaźnikami, statystykami, ale również uśmiechem dziecka i szczęściem rodziny. Jeżeli państwo poważnie traktuje kobiety i poważnie traktuje ich rolę społeczną, to trzeba to zrobić.